Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie we wtorek, 23 lutego. Witam Was z parafii ewangelickiej w Łodzi. Mamy nowy dzień, słońce świeci coraz wyżej. Już ostatnie resztki śniegu topnieją, a więc też w takiej nadziei, z taką mocą, którą wiosna wkracza w nasze życie, też chcemy spojrzeć na ten dzisiejszy dzień i na to wszystko, co jest przed nami. A w tym ma dopomóc nam Boże Słowo, które dzisiaj rozważamy. Fragment ze Starego Testamentu. Czytam z księgi proroka Izajasza, z 6 rozdziału, wiersz 8. Usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę, kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Czytając te słowa z 6 rozdziału księgi proroka Izajasza, słowa mówiące o powołaniu proroka, jednocześnie na myśl przychodzą nam inne powołania starotestamentowe, chociażby Mojżesza, który uciekał przed Bożym powołaniem, czy proroka Jeremiasza, który się wahał, który mówił: jestem jeszcze młody, to jeszcze nie mój czas, szukał wymówek. Natomiast u proroka Izajasza w tym powołaniu nie widzimy tych wahań, nie widzimy tej ucieczki. Prorok mówi bardzo wyraźnie: oto jestem, poślij mnie. To powołanie związane jest też z pewnym przygotowaniem. Czytając 6 rozdział księgi proroka Izajasza, widzimy te różne zjawiska, które towarzyszyły temu powołaniu. I bezpośrednio przed wypowiedzeniem tych słów o powołaniu proroka, tam dochodzi do dotknięcia rozżarzonym węglem ust proroka, więc symbol oczyszczenia, że on jest godny, że on jest oczyszczony, że on może być tym, który poprzez słowo będzie głosił chwałę Boga. Moi drodzy, przeżywamy czas pasyjny, czas, w którym wezwani jesteśmy do pokuty, do refleksji nad swoim życiem, powinniśmy spróbować odnieść to wszystko, co dzieje się w tej drodze Jezusa na krzyż, do siebie, do naszego życia. I właśnie pokuta ma polegać na oczyszczeniu, na zrozumieniu swojego błędu, na zrozumieniu swoich upadków, tego, że w różnych okolicznościach życia nie zawsze zachowywaliśmy się tak, jakby tego Bóg oczekiwał, tak jak powinniśmy. To są relacje z innymi ludźmi, to są różnego rodzaju wybory, których w życiu dokonujemy, to są drogi, po których kroczymy. Właśnie pokuta ma wprowadzić nas właśnie w refleksję, w nawrócenie, w zrozumienie, że nie zawsze dobrze czynimy. A gdy ta świadomość będzie, gdy będziemy oczyszczeni, wtedy nie możemy uciekać przed Bożym powołaniem, by mówić, by głosić, by przyznawać się do tego, kim jesteśmy i co dla mnie Bóg w Jezusie Chrystusie uczynił. Dlatego dzisiaj ta postać proroka Izajasza motywuje nas, zachęca: nie bój się tego. Nie bój się oczyszczenia i nie bój się tego, co po oczyszczeniu może się wydarzyć. Bo Pan Bóg ma wielkie plany względem każdego człowieka. A drugi fragment, który jest w naszej książeczce z Biblią na co dzień, wybrany na dzisiejszy dzień, to z 2 listu do Koryntian, 5 rozdział, 20 wiersz. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Pojednanie może i powinno być jednym z owoców pokuty, z tych znaków widocznych. Skoro Bóg z nami się jedna w Chrystusie, skoro On chce się pojednać z tymi, którzy tak bardzo zawiedli, to tak samo my wzajemnie potrzebujemy pojednania na wszystkich płaszczyznach. To widzimy w naszym życiu społecznym, jak bardzo brakuje pojednania, jak bardzo brakuje spoglądania wspólnoje w przyszłość, tego wyruszania na wspólną drogę. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Pojednanie z Bogiem, pojednanie z człowiekiem, to jest to zadanie, które w czasie pasyjnym powinno nam towarzyszyć, by później owocowało
każdego dnia. I tego sobie i Wam z całego serca życzę. Dobrego, błogosławionego dnia.